Kiedy w drugiej połowie lat 60. na świecie trwała tak zwana Beatlemania, polska muzyka również wzbogaciła się o zespół, który później dorobił się statusu polskich Beatlesów. W 18. odcinku Marcin Zając, moje winyle, dzisiaj Czerwone Gitary. Skład zespołu Czerwone Gitary wykrystalizował się w 1963 roku z muzyków, którzy odeszli z zespołu Niebiesko-Czarni. Zespół zawiązał się 2 lata później, 15 stycznia 1965 roku w Gdańsku w Rzeszczu, chociaż wcześniej występowali. Jerzy Kosela nazywał to zespołem przejściowym, w zespole Pięciolinie, to lata 63-64. 15 stycznia 1965 roku zespół oficjalnie się zawiązuje jako Czerwone Gitary. I w roku 66 pojawia się debiutancka płyta Czerwonych Gitar, zatytułowana To właśnie my, Czerwone Gitary. I już jako młodzi chłopcy tworzą tutaj pierwsze przeboje, takie jak Nie zadzieraj nosa, Historia jednej znajomości, czy Matura, jeżeli chodzi o płytę debiutancką. Największą osobowością według mnie w Czerwonych Gitarach był oczywiście Krzysztof Klęczon, który do spółki z Sewerynem Krajewskim na wzór spółki autorskiej Lennon McCartney zawiązali coś na wzór polskiej spółki autorskiej Klęczon Krajewski, aby pisać własne utwory, własną muzykę, oczywiście wzorowaną na muzyce Beatlesów. Płyta robi furorę. Pojawiają się pierwsze przeboje, pierwsze przeglądy, wyjazd na festiwal w Opolu, w Sopocie, pierwsze nagrody i kilkuset tysięczne nakłady płyt, które rozchodzą się w oka mgnieniu. W 1967 roku zespołu odchodzi Jerzy Kosela. W 1967 roku pojawia się drugi album Czerwonych Gitar z takimi przebojami jak Nikt na świecie nie wie, czy Szukam tamtej wiosny. I rewelacyjne Stracić kogoś Seweryna Krajewskiego. Płyta jak gdyby kontynuacja debiutu, czyli dalej ten styl wzorowany na Beatlesach jest rozwijany, aczkolwiek mamy tutaj do czynienia z własną twórczością zespołu, z własnymi tekstami, z własną muzyką i motorem napędowym oczywiście był nadal Krzysztof Klęczon. W 1968 roku wychodzi trzeci long play Czerwonych Gitar, a tutaj już takie przeboje jak słynne Kwiaty we włosach, czy Dozwolone od lat 18. I znowu kolejna złota płyta za 250 tysięcy sprzedanych płyt. Mamy rok 68. I trzecia płyta Czerwonych Gitar zamyka ten klasyczny okres w dorobku zespołu, dlatego że w 1969 roku Krzysztof Klęczon opuszcza Czerwone Gitary. W roku 1970 tworzy własny zespół Trzy Korony, który w odróżnieniu od big beatowego grania Czerwonych Gitar gra muzykę bardziej rockową. W 1971 roku wychodzi jeden jedyny long play zespołu Trzy Korony, czyli nowego projektu muzycznego, nazwijmy to, Krzysztofa Klęczona. Ale Krzysztof Klęczon myślę, że spełniał się w tej roli, ponieważ miał dość już takiej
sztampy grania na 4/4 w kółko jednych i tych samych piosenek, dlatego tworzy formację bardziej rockową. Na tym debiutanckim longplayu Trzech Koron już wyróżniamy 20 klasyczne przeboje, takie jak 10 z Kalibofortha, czy legendarny, już dla mnie przynajmniej, Nie przejdziemy do historii. Natomiast po roku zespół rozpada się. Krzysztof Klęczon wyjeżdża do Ameryki. Tam gra w klubach nocnych. Oczywiście normalnie pracując. W 1978 roku powraca do Polski. Powstaje album Powiedz Stary, gdzieś ty był. Natomiast rok wcześniej w Stanach Zjednoczonych wychodzi największy unikat Krzysztofa Klęczona, amerykańska płyta The Show Never Ends. Natomiast jeżeli chodzi o czerwone gitary, Krzysztof Klęczon wyjeżdża z Polski w roku 72 Stefanem Batorym do Anglii. Natomiast czerwone gitary już bez Krzysztofa próbują, ale to już mówię, z mniejszym lub większym skutkiem kontynuować tą karierę. I w roku 70 wychodzi czwarty album Czerwonych Gitar, gdzie stery wokalisty przejmuje głównie Seweryn Krajewski. I tutaj na uwagę zasługuje choćby otwierająca ten album piosenka Bez naszej winy, jak gdyby Seweryn Krajewski próbuje nawiązać do tego, że oni się nie pokłócili po prostu z Krzysztofem, że po prostu jak gdyby próbuje uświadomić słuchaczom to, że to była decyzja Krzysztofa, że wyjeżdża, że opuszcza zespół Czerwone Gitary. W roku 71 zaczynają się pojawiać pierwsze kompozycje Seweryna Krajewskiego. I w 71 roku wychodzi piąty album Czerwonych Gitar zatytułowany Spokój Serca. To jest ciekawe, to jest wydanie monofoniczne na niebieskim labelu Muzyka, a więc rzadsze. Przeważnie się pojawia wersja stereo. I tutaj Seweryn Krajewski błysnął jednym przebojem na tej płycie Płoną góry, płoną lasy. Piosenka już dzisiaj legendarna. Kolejnym albumem Czerwonych Gitar jest płyta Port Piratów. Tutaj zasługuje na uwagę na pewno tytułowe Port Piratów, Trzecia Miłość Żagle czy Niebo z moich stron. I jak gdyby ciągle dalej Czerwone Gitary są aktywne z mniejszym, większym skutkiem, ale praktycznie co płyta to jakieś przeboje się pojawiają. I ostatnia w latach 70. płyta Czerwonych Gitar, Rytm Ziemi. Płyta chyba najbardziej przebojowa, aczkolwiek najbardziej niedoceniona. Tutaj mamy takie przeboje jak Dzień Najwyżej 2, Słowo Jedyne Ty, Była to głupia miłość, czy Ciągle pada, czy nawet instrumentalna Koda, kompozycja Seweryna Krajewskiego. Ta płyta ukazała się w roku 78. Równocześnie, tak jak wspominałem, przyjechał do Polski na koncerty Krzysztof Klęczon, wydając płytę Powiedz Stary, gdzieś ty był, z utworami niepublikowanymi wówczas na innych wydawnictwach. Rok wcześniej wydaje w 77 roku płytę The Show Never Ends w Ameryce. I tragiczna historia, dlatego że w momencie, kiedy zaczęło być głośno na temat Krzysztofa w Stanach, uległ wypadkowi wracając z koncertu w Milford. To był charytatywny koncert. Po 40 dniach 7 kwietnia 81 roku zmarł w wieku
39 lat. Ale najważniejsze, myślę, że pamięć o nim, pamięć o czerwonych gitarach, które są do tej pory aktywne, trwa do dzisiaj i bardzo dobrze, że tak jest. Myślę, że nie będę robił osobnego odcinka poświęconego Krzysztofowi Klęczonowi, dlatego że wspomniałem tutaj o jego solowym dorobku. No, jeżeli chodzi o płyty winylowe, to jeszcze warto wspomnieć o płycie Muzyka z tamtej strony dnia. To była dwupłytowa składanka, natomiast tej płyty nie mam. Natomiast to jest podstawowa dyskografia czerwonych gitar z epoki. Zespół wrócił dopiero w roku 2015 z płytą Jeszcze gra muzyka. W 2009 wyszła płyta OK. Tak naprawdę w 2009, po prawie 30 latach, czerwone gitary weszły do studia, aby nagrać nowy long play. No i dobrze, bo jest to na pewno podtrzymanie tradycji i historii tego, co było i tego, co jest. Aczkolwiek czerwone gitary obecnie mocno odmłodzone, ponieważ trzeba pamiętać, że w 1997 roku zespół opuścił również Seweryn Krajewski. Także z oryginalnego składu gra tam jeszcze tylko perkusista Jerzy Skrzypczyk. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do zobaczenia w następnym odcinku.